Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Jak widzicie, bez makijażu, witam się z Wami, bo będziemy się malować. Będzie taki szybki, sobotni makijaż. Nie za dużo nie będę wymyślać, tak żeby podkreślić cerę, wyrównać koloryt i po prostu, żeby tutaj na twarzy się coś zadziało lepszego. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną. Użyję kilku fajnych kosmetyków, kilku nowości, więc mam nadzieję, że też to będzie dla Was lekko przydatny film. Lekko, że to będzie dla Was przydatny film. Słuchajcie, mam na twarzy krem zwykły, natomiast należy teraz nałożyć jeszcze SPF, bo jak widzicie, słońce za oknem mnie tutaj oświetla. I chciałabym Wam pokazać nowość. Nowość, czyli Fluff. Jest to filtr 50, który, uwaga, ma mikrokapsułki, które wyrównują nam koloryt cery. To super sprawa, kiedy chcemy właśnie, nie chcemy na przykład makijażu, a jesteśmy na wakacjach, ale chcemy tą skórę lekko ujednolicić, albo nakładamy właśnie makijaż, to już mamy taki pierwszy etap do pięknej cery. Tutaj mamy, jak widzicie, opakowanie w tubce, mamy tutaj 50 ml i właśnie pod wpływem rozcierania ten krem nam po prostu ujednolica koloryt skóry, co ważne i co pewnie spodoba się większości z Was, ponieważ kremy z filtrem często zostawiają taki biały film, białą warstwę, a tutaj tego nie będzie, bo on ma po prostu kolor. Więc ja sobie nałożę ten krem, on jest taki, popatrzcie, dość gęsty. Nie wiem, czy to mi fokus złapie, ale on ma takie właśnie mikro drobinki. I ja go troszeczkę rozprowadzę na dłoniach, a potem ładnie rozprowadzę na twarzy. On też pięknie pachnie i naprawdę zobaczcie, jak go wsmarowuję. To nie mam już w ogóle białego filmu. On pięknie się tutaj wtapia, zmienia. O. I lekko nam tą skórę ujednolica, co fajne, on ma też satynowe wykończenie, więc ładnie będzie wyglądał również, jeśli nie nałożycie na niego podkładu, ale też ze względu na to, że lekko się lepi, podkład do niego po prostu lepiej przylega i się z nim łączy. Jak widzicie, nałożone, ja tutaj chwilunię poczekam, żeby ten filtr się trochę wchłonął, zanim nałożę podkład. No ale w międzyczasie powiem Wam, jakiego podkładu będę używać. Jeśli oglądaliście moje wyzwanie, mój film z tym, jakich kosmetyków będę w wyzwaniu wrześniowym używać, no to padło tutaj na podkład z Eveline i tego właśnie podkładu dzisiaj użyję. To jest Wonder Match Skin Absolute Perfection Vegan Friendly Oil Free Second Skin Effect i 24 godziny satynowego wykończenia. Ona tutaj w swoim składzie mikrobiom, kwas hialuronowy i wodę termalną. Więc ja sobie tutaj go nałożę. Mój odcień to jest 15. Powiem Wam, że robiłam jego test, potem go jakoś zaniechałam, bo nie wiem w sumie dlaczego, potem go użyłam i mi się nie podobał, a teraz jak go używam, to powiem Wam, że nie jest źle, chociaż wydaje mi się, że mogłoby być lepiej. Zobaczcie, cera jest lekko ujednolicona, tutaj mam takie czerwone, już tego nie mam, no i wygląda to naprawdę fajnie, więc ja tak jedną pompeczkę podkładu, no i nakładam moim eye magiciem. Tego podkładu teraz też nie muszę nakładać tak dużo, no bo już tą lekko cerę mam ujednoliconą, więc tak naprawdę mamy przyjemne z pożytecznym, czyli ochronę UV, lekko ujednoliconą skórę, no i po prostu mniejsze zużycie kosmetyków. Podkład nałożony, więc teraz przyszedł czas na korektor i tutaj mam również ten korektor z wyzwania No More Dark Circle z Lovely. Mój odcień to jest, nie mam pojęcia jaki, nie wiem jaki, ale pewnie ten jeden z najjaśniejszych i ja korektor ostatnio nakładam tylko tutaj wewnętrzny kącik, kropeczkę robię w zewnętrznym. O, i to jest, szczerze mówiąc, na tyle, tutaj mi się coś zrobiło, więc lekko sobie to też zatuszuję, ale tak to korektor naprawdę ogranicza się tylko do tych dwóch jakby miejsc. No i wklepuję. On bardzo fajnie sprawdza się pod oczami. Nie przesusza tej okolicy, więc też spokojnie podkreśla jakoś wybitnie zmarszczek. No i lekko też możemy tutaj z nim pokryć
niedoskonałość. No i teraz puder. Nie wiem, czy wiecie, ale w Biedrze wyszedł nowy puder Lumi. Nie miałam tego prasowanego pudru, a on podobno robi mega wrażenie, ten Lumi. Natomiast skusiłam się na ten prasowany. Jest teraz dostępny w Biedronkach i słuchajcie, to jest rozświetlający puder utrwalający. Pachnie tak samo jak ten rozświetlacz. Ja wam powiem, jaki rozświetlacz. Albo wam nie powiem, bo nie wiem, gdzie on jest. Jak ten rozświetlacz z tej serii tej Holo. O, jest ten Golden Waves. Pachną identycznie. Ten już się trochę wywietrzał, ale identyko. Czyli pachną arbuzem. To jest puder, który ma mieć właściwości rozświetlające, więc nakładam go na buzię, ale ma jednocześnie utrwalać. Powiem wam, że zobaczcie, ładnie to wygląda. Buzia jest taka promienista, rozświetlona, a jednocześnie ja widzę, że czuję, że ona jest utrwalona, więc naprawdę spoko efekt. Będę go jeszcze na pewno testować. Informuję, że są w Biedronce i kosztują 13,50. No i teraz przyszedł czas na rozświetlenie. I jeśli chodzi o rozświetlacz, to użyję tego Sensi. Jego również używam w ramach tego wyzwania. Jak widzicie, jest tutaj już denko. Ono już było wcześniej, ale mam nadzieję, że po tym miesiącu jeszcze bardziej się pogłębi. I rozświetlam. To ma być dzienny makijaż. Właśnie taki rozświetlony, cera ma wyglądać promieniście. Więc i ten puder i ten rozświetlacz świetnie się do tego celu sprawdzą. Teraz bronzer. Jak wiecie, w tym wyzwaniu teraz w tym miesięcznym testuję ten z Volar, ale żeby troszeczkę urozmaicić, użyjemy czegoś innego i słuchajcie, użyję sobie bronzera z Affect. To jest akurat ten bronzer, który powstał z Pro Makeup i to jest odcień Brazil. Dawno go bardzo nie używałam, ale mi się go trochę ciężko nabiera z opakowania, niemniej jednak daje bardzo ładny bronzer nałożony, jak widzicie, ta buzia naprawdę bardzo ładnie wygląda. Teraz przejdźmy do brwi, żeby już zakończyć twarz. No i oczywiście brwi to jest moja niezniszczalna kredka z Golden Rose. Wyczeszę sobie i uzupełnię właśnie brwi. Szczerze uzupełniam, nie wiem, czy wam w ogóle to mówiłam, ale najbardziej to uzupełniam po prostu końcówkę, bo jak widzicie, początek mam swój dość spoko. No i utrwalenie. Utrwalę go żelem z Paese, który był dostępny w który był dostępny w Lidlu. Trochę duża jest ta szczota, ale szału nie ma, od razu wam powiem, z tym żelem. No ale jak już kupiłam, no to trzeba go zużyć. Dobra, twarz gotowa. Więc teraz się przybliżę i przejdźmy do oczu. No i przejdźmy do oczu. Szczerze mówiąc, tak jak wam mówię, to będzie taki lekki makijaż. I kiedy myślę lekki makijaż, naprawdę myślę paleta Bohema z Zuzi z Glam Shopu. Ale żeby nie było tak monotematycznie, to dzisiaj użyjemy palety z Catrice i to jest ta Peach Origin. Również ostatnio używałam jej kilka razy i bardzo pozytywnie mnie jakby zaskoczyła i bardzo chętnie do niej wracam. Więc zacznijmy, coś tu mam. Zacznijmy od ujednolicenia całej powieki i tutaj użyję sobie tego cienia Soft i takiego dużego pędzelka. Będę po prostu nakładać na całą powiekę. Najprostsze zadanie ever. Okej. Nie wiem jak wy, ale ja ostatnio jakoś tak właśnie zaniechałam malowania się, więc trzeba do niego wrócić. Bo jakby nie było, sprawia mi to mega taką przyjemność, no i mnie odpręża. Dobrze, wszystko zaznaczone. Tak jak wspomniałam, makijaż szybki, dzienny, lekki, taki podkreślający urodę, więc ja sięgam po cień Nature, czyli ten taki
beżowo-chłodno-brązowy i nim sobie zaznaczę zewnętrzny kącik. Jak widzicie, jakoś bardzo się tutaj nie skupiam na tym, żeby być precyzyjnym, ponieważ to wszystko sobie tak chcę rozdymić, żeby to było właśnie takie naturalne, lekko podkreślone. Zawsze w kamerze widzicie, że tutaj tego jest tak dużo, ja tego nie widzę, tego nie ma na żywo, ale nie wiem dlaczego, może przez to, że moja powieka jest tak zbudowana, ten kolor się tu tak strasznie zbiera. No i w kamerze to właśnie tak wygląda. Zewnętrzny kącik, te cienie nie są jakoś turbo napigmentowane, ale dają radę po dołożeniu kilku warstw. Jak widzicie, można osiągnąć fajny efekt. Zewnętrzny kącik troszeczkę tutaj, jak widzicie, rozcieram ku środkowi, ale nie jadę do końca, tylko tak do 2/3 powieki, ponieważ wewnętrzny kącik będziemy rozświetlać. Znalazłam w tej palecie bardzo fajny cień Graceful, to jest ten. To nie jest taki złoty, on jest taki lekko chłodnawy i właśnie na palec wędruję i nakładam na wewnętrzny kącik. No i lecę prawie tutaj do środka, zobaczcie. Bardzo ładnie błyszczy, taki idealny cień na co dzień, który sprawia, że powieka jest taka... On daje efekt takiej mokrej tafli na powiece, ale nadal takiej bardzo subtelnej i dziennej. Bardzo ładnie to wygląda. I tutaj właśnie przy tym cieniu, jeśli nawet wyjedziecie wyżej nad brew, to będzie spoko wyglądać, bo on jest taki bardzo ładny, neutralny, podkreślający urodę. Teraz, żeby nie było tak, wiecie, no prawie nic, zabiorę sobie cień Cedar. Ten ciemniejszy, trochę bardziej ciepły i czekoladowy. I mniejszy pędzelek i wklepię go tutaj w zewnętrzny kącik, żeby właśnie podkreślić ten zewnętrzny kącik, żeby coś tutaj się zadziało. I połączę go właśnie z tym błyskiem na powiece ruchomej. Nie wychodzę z nim jakoś bardzo wysoko, tylko właśnie sam zewnętrzny kącik. Tak to wygląda. Teraz jeszcze na dolną powiekę nałożę sobie cień Misty Rose. To jest taki bardzo jaśniutki róż, żeby tylko podkreślić bardzo delikatnie tą powiekę. On będzie prawie niewidoczny. Leci na takie 2/3 powieki dolnej. Słuchajcie, ostatnio, właśnie tak jak Wam wspomniałam, przekonałam się do tej palety i robiłam też sobie kreskę cieniem, a mianowicie tym cieniem Amber, tym bardzo ciemnym. Ale tak dochodzę do wniosku, że dzisiaj może zostawię właśnie to oko takie bardziej sote. No i przejdziemy właśnie do tuszu do rzęs. Słuchajcie, ostatnio też testuję w tym miesiącu tusz do rzęs z Maybelline ten High Sky High. Pierwsze użycie było takie sobie, ale teraz jest coraz lepiej, tym bardziej jeśli użyjecie tej bazy pod. A ja sobie to wszystko jeszcze potem rozczesuję jednym z moich ulubionych tuszy do rzęs Paese Chiki. I wtedy nawet mój narzeczony powiedział mi, że mam takie ładne rzęsy, prawie jak sztuczne. Więc słuchajcie, jest progres, naprawdę efekt jest bardzo fajny. Zrobię to na jednym oku, jakby wszystkie te etapy, żebyście widzieli różnicę. Więc najpierw nakładamy bazę, to jest ta baza z Essence Volume Booster. Ta baza już jest ze mną kilka miesięcy, więc ona też, wiecie, nie jest takiej pierwszej świeżości i lekko mi też oblepia te rzęsy. Ale w tej sytuacji to jest plus. Ok, jak widzicie, rzęsa już jest biała. I tutaj też możecie zobaczyć, że moje naturalne rzęsy nie są, nie należą do najkrótszych, więc można tutaj podziałać. No i teraz maskara High Sky High. Ona bez tej bazy też fajnie wygląda, jakby rozkręciła się. Jestem z niej zadowolona. Co prawda dalej nie rozumiem takiego super fenomenu tej maskary i tego właśnie zauroczenia TikTokiem na TikToku i na YouTubie, ale przyznaję, że jest dobra. Wyczesuję. Słuchajcie, ja robię jedną warstwę tym tuszem, no ale poprawiam drugą tym tuszem z Chiki, więc powiedzmy, że nakładam dwie.
dolna powieka, góra. No i słuchajcie, już sam ten tusz daje taki efekt. Uważam, że spoko. I teraz lecimy z tym tuszem Chiki od Paeza. Jak widzicie, wszystko na mokro. W sensie nie czekam, aż kolejna warstwa mi wyschnie. Ten Chiki mi trochę skleja te rzęsy, ale je też trochę bardziej zagęszcza. Czy efekt nie jest fajny? Uważam, że efekt jest... jest naprawdę ciekawy przy tak naprawdę użyciu trzech kosmetyków, ale można byłoby się ograniczyć do dwóch. O. Dobra, to ja kończę drugie oko, nakładam coś na usta, no i przechodzimy do podsumowania. Włos rozpuszczony, na usta nałożyłam pomadkę, tak naprawdę błyszczyk z Catrice Volumizing Lip Booster w odcieniu Coffee Shot, który fajnie dopełnia ten właśnie makijaż, taki lekki, błyszczący, rozświetlony, dzienny. Mam nadzieję, że taka propozycja Wam się spodobała i że ten mój trik na super rzęsy wykorzystacie i też kupicie sobie tą maskarę, bo ona jest spoko. Tak jak wspomniałam, pewnie podobny efekt uzyskałabym przy tych trzech produktach z inną maskarą w środku, ale niemniej jednak bardzo mi się podoba. Jak widzicie, makijaż bardzo ładny, rozświetlony, kolory ceru ujednolicone. Pamiętajcie o ochronie przeciwsłonecznej i naprawdę to jest super produkt. Jak widzicie, nic mi się tutaj nie waży, podkład się super przyjął, wszystko wygląda mega fajnie, a jest też w bardzo dobrej cenie. Znajdziecie go na stronie Namery. W bardzo dobrej cenie, on kosztuje około 36 zł, dlatego ja uważam, że warto, bo to jest takie dwa w jednym, filtr, krem, powiedzmy BB, taki trochę lekko wyrównujący kolory skóry, czyli to, co każda z nas bardzo lubi. Mam nadzieję, że taka właśnie propozycja dziennego makijażu Wam się spodobała, no i że zobaczymy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!